Witam was w kolejnym odcinku z gry Celtic Kings. Dzisiaj w sumie co robimy? No chyba będziemy dalej szukać tego sanktuarium druidów, nie? Dobrze. Ale tutaj będą na nas czekać wilki. I to nie takie słabe, tak? Które są w lasach, tylko to takie konkretne wilki, które mogą nam... Nawet... W sumie nieważne. Trzeba będzie i tak je ubić. No i plus jeszcze martwiaki. A co tutaj jest? Aha, tutaj jest wyjście. Okej, okay. A w sumie to trochę dziwne jest. Bo przychodzę stąd, wychodzę tędy. Ale to jest to samo wejście. Od niepamiętnych czasów mi się, kurczę, gra skraszowała przy nagrywaniu. Wow. Tego się nie spodziewałem w ogóle. Dobra, nie będę teraz tam wchodził w takim razie. Tylko po prostu od razu pójdę na dół. Właściwie wychodził, bo to jest wyjście, no ale cóż. Takie mocne, kurcze. Za mną! A ja chyba... Kurcze, bohater może mieć chyba tylko 4 przedmioty. W sumie tej 14 nie potrzebuję. To i tak jest za mało. Za mną! A tu była... Tu był 14 poziom, jak to? A tu też. Ciekawe. Prawdziwi przywódcy to rzadkość. O! Tu 34 jest i ma ziółka. Dobra, to ja sobie te ziółka wykorzystam. I lecimy dalej. O, martwiak, martwiak. Jest źle. Tylko mi tu nie podchodź, gadzino. Daj, twarde te wilki są. Gdzieś się schował. Kurczę, taki mały zasięg widzenia mam. I nie mogę, kurczę, go... No gdzie on zwiał? A, olać go. Jak przyjdzie, to się go ubije. A tu je... O ty! Jaki... Przecież... Ty byłeś na dole! Nie, wróć! Na górę poszedłeś, jak? Ten wilk nic nie ma. Ale tutaj martwek miał... wodę życia. Także nie ma problemu. Oprócz sanktuarium druidów tu powinienem jeszcze inne rzeczy znaleźć. Tylko już naprawdę nie pamiętam, co tu było. O, tutaj jest popiół serca druida. Jest 10 sztuk, nie pamiętam, jak to działa. Chyba 10 razy... Jestem pewien, kurczę. Chyba 10 razy mogę ten popiół serca druida użyć. To chyba działa tak jak... to zioło. Zaraz to sprawdzimy. 20, bije po 20, to jest minimalna wartość. Tak, mogę to 10 razy użyć. Uuu, teraz, o kurde, ten ma 44. No nie, jeszcze jeden? Nic tutaj nie ma. Zioło i woda życia. Dobra, wezmę tą wodę. Zioło może sobie na później zostawię. Ty kur... Chodź tu. Takie martwiaki powinny w grobach siedzieć. A nie łazić po świecie. Gdzie są żywi. Świat martwych jest w grobie i koniec. Wolę sobie teraz zapisać, jakby mi znowu miało skraszować. Dobra. O, w mordę. Jest was trzech. Do
dowodzę armiami. No, jestem w kiepskiej sytuacji, ale one nie są takie mocne. A już się martwiłem na zapas. Dobra, zdychaj. Tamte martwiaki chyba miały mniej HP. Ale one standardowo mają po... O, 150, no jednak. Ale one właśnie standardowo mają po 600. Chyba. To są po prostu jakieś takie... Znam te ziemie. Słabsze. Po prostu. O, w mordę. Co to za boss? Ja dobrze widziałem? Ten wilk miał... O kurde, jaka watacha. Uciekać! Czy ja dobrze widziałem? Ten jeden wilk miał... Moment. 50... Ja pierniczę. Czy to jest niewykonalne, żeby... Cholera jasna. Za mną! Tu jeden miał... Nie mogę go dorwać. Kurczę, nie wiem, który to jest. No nic, trzeba będzie uciec, kurczę, stąd, bo... Nie zamierzam marnować moich leczniczych, kurczę, tutaj przedmiotów. Tylko nie jestem pewien, czy będą w tym samym miejscu, czy nie. I tu jest ten problem. Ale zapisałem sobie, więc w razie czego mogę sobie wczytać. Aha, jednak są, dobra. Taka gra nie ma sensu. Muszę tutaj ostrożnie do tego podejść. To martwiaki nic z nim miały. Spróbuję jakoś tam tak minimalnie podejść. Za mną! Czekaj, to są same 19 były, dobra. Olarax już w ogóle ma 28 poziom. No a tutaj ten poziom się dosyć szybko wbije. Cholerne martwiaki, no. Dobra. Zapis. I teraz powoli, żeby tutaj ich wszystkich nie przeciągnąć. Nie no, martwiak. Leciało was dwóch na mnie, mam nadzieję. Nie, trzech. Ale dobrze, was wybiję. O, pięknie. Teraz będę zapisywał co 5 sekund. Dobra. Powoli, powoli, powoli. Tam ten wilk chyba miał... Nie jestem pewien do końca, co to było. Kamień koncentracji? Być może. Znam tę ziemię. Problem jest taki, że Larax mi tutaj będzie z automatu atakował. Bo on jest agresywny, więc... Znam tę ziemię. O, właśnie, właśnie. O tego gadziny mi... I wracaj tu! Co, lecisz po kumpli? Chodź tu. No gdzie lecisz po kumpli, dziadu? Wracaj tu. Z tym będzie niewielki... Dobra, nie niewielki, a wielki problem raczej. Nie, szczerze, walka z nim chyba nie ma sensu. On też ma krwawnik. Ja go pobiję. Czy to w ogóle będzie warte tego? O, już prawie padłem. Być może dam radę, ale kurczę, tyle tego popiołu zeszło. Jest kamień koncentracji, 60 do liczby zadawanych ran. Wydaje mi się,
Użyty leczy noszącego przedmiot kosztem żywotności przyjacielskiej jednostki. No ja żadnych przyjacielskich jednostek nie mam. Krwawnik, ale kurde. No nie mogę tego krwawnika ponieść. W ogóle nie mam pojęcia, do czego one były. A to mi się na pewno przyda. Może tak na wszelki wypadek zrobię drugi zapis. Gdyby mi się to faktycznie miało nie przydać, ale to jest raczej mało prawdopodobne. Nawet levela mi nie wbiło. Dlaczego? Czy tu nie powinny być wilki, które miały ponad 50 level? Gdzie one się zgubiły? Czyżby były tutaj? Ach, miałem rację. O kurde! Nie za dużo was tak się zebrało? O w mordę. Nie! Znam tę ziemię! Nie wyszło. Jeszcze raz. W ogóle nie ma sensu tam iść. I tak nie dam. Chyba, że spróbuję tak jak z tamtym. Powoli. Ale on tam był sam jeden. Tutaj jest cała... cała horda. Za mną! Rzuciły się trzy? Chyba nie. Ale po co ty lecisz na tam... dałem ci rozkaz, żebyś tam tego atakował, no cóż. Zabij go szybko! Ach, nie zdążyłem. Jeszcze raz. No, druidzi powiedzieli, że to sanktuarium ma być ukryte i nie powinno zostać odnalezione. I każdy, kto tu wszedł, chyba nie wrócił. No i już wiadomo dlaczego. Tylko, że te wilki muszą być sztucznie zmodyfikowane przez druidów. Sztucznie. Trochę tak dziwnie czymś zaleciało. Nieważne. Spróbuję jeszcze... Pięciu. Nie mogę tak. Za mną! Dobra, jest czterech. Który ma to zioło? Ten. Bigo, szybko! No tak. Zapomniałem, że nie mam miejsca. O! Teraz podnieś. Czy ty tam mi cholero przeżyjesz? Musisz. No z trzema na pewno, ale z tym... Laraksie, nie padnij mi tu! Jest 31. La! Ale jakim tutaj jest jeszcze jedno ziółko. Świetnie. Jakim kosztem? Dobra, wezmę ten krwawnik, najwyżej później go wywalę znowu. Jak będę potrzebował coś do leczenia. Jeszcze jeden! O, tu ma wodę życia, dobrze. Ale im wyższy poziom dla mnie, tym lepiej dla mnie. Im wyższy poziom, tym lepiej, nie? Bo po prostu... Dobra, wywalę ten krwawnik znowu. Później najwyżej się po niego wrócę. Chodziło mi o to, że im wyższy poziom dla Raksa, tym lepiej dla mnie, bo... Jeżeli jakaś jednostka ma o wiele wyższy poziom dla mnie, to wtedy ja zadaję minimalne obrażenia. A jak jest odwrotnie, to wtedy ja zadaję maksymalne, a inna jednostka zadaje mi minimalne. Więc tak jak mówiłem, im wyższy poziom, tym lepiej dla mnie. Nie będzie takiego wielkiego zagrożenia. Tutaj nic nie ma, same skały.
drzewo. Drzewo martwiaków. Za mną! Teraz chyba tak zrobię jeszcze trzeci zapis. Okej. Okay. Bo tu w tych... 39, no może być... W tych zakamark... No tak, ten ma o wiele wyższy poziom ode mnie. Aż o 8 leveli. Tego martwiaka sobie daruję. Najwyżej go rozwalę, jak się wróci. Za mną! Czterdziesty. No, poziom się dźwiga. Tak się zastanawiam, po jaką cholerę teraz ten kamień koncentracji noszę, skoro i tak go nie mogę użyć, bo zadaje minimalne obrażenia. Za mną! Tutaj coś jest. Wilki. Tak, żeby inaczej. 31. No. Też biję mu 20. Pomimo tego, że mam poziom wyżej. Dobra. Zobaczę, co tu jest. Bo to jest. Te kamienie są podejrzane. Pierwszy, no. O kurczę, ten ma wodę życia i ziółka. Dobra. To jest prawie koniec mapy. Sanktuarium... Sanktuarium? Przynajmniej brama do Sanktuarium Druidów powinna być gdzieś... Tu w połowie? O, ale mają tego do leczenia. Nieźle trafiłem. Dobrze, to ja poproszę... Nie, ja poproszę wodę. Chociaż... Nie, niech będzie woda. O. Swoją drogą to trochę szkoda, że mogę tylko 4 przedmioty nosić. O, ten tu też ma wodę i ziółka. No to teraz będzie z górki. Ja chcę wodę. O. Dwudziesty czwarty. Wydaje mi się, im bardziej na południe się zapuszczę, tym później przeciwnicy będą jeszcze mocniejsi. To już chyba tam nie tylko wilki są. O, 52, no właśnie, o tym mówię. Ła! Zabiją mnie! Szlak! Ziółka, 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 szybko! Jeszcze martwiak tam gdzieś jest. Super. Dobra, weź go dobij. Prawdziwi przywódcy to szat. No, te wilki już. Już mają dosyć wysoki level. Za mną! Być może, kurczę, trafię jeszcze na jakieś wilki, które mają zbliżony poziom do tego, który był tam. Który niby miał być bossem czy coś. W tym rodzaju. 49, no, tak mówiłem. Nie ma przejścia nigdzie. Znowu martwiak, chodź tu, gadzino. Ja niby tam idę, ale... No wejście do Sanktuarium Druidów, tak jak mówię, gdzieś tutaj musi być, a tu jest jedyne przejście. Chociaż...
Może jeszcze tu coś będzie? W każdym razie, o ile dobrze pamiętam, do sanktuarium nie wejdę. Bo... druidzi mnie nie przepuszczą. A zabić ich i tak nie mogę, bo się będą leczyć nawzajem. Więc wchodzenie tam na razie nie ma sensu. I nie pamiętam też, jak się tam dostać. Nic, żadnego leczenia, kurczę. Teraz będzie trzeba uważać. Już się tam czai. Już się tam czai, Kościej. Ale miał wodę życia, super. Chociaż tyle. Przydał się na coś. Ja chyba tędy wyjdę, no. O, w mordę. No nie! A to jest popiół z serca druida, to jest... jest dobrze. To mi się przyda, jak najbardziej. No nie, znowu ty? Trzydziesty piąty już jest. Miło. To jest woda życia, dobra, na razie to tu zostawię. I tutaj faktycznie, tu było przejście. A to tu raczej nic więcej nie ma. Gdzieś chyba tutaj powinno być to wejście. Za mną! Albo się mylę? Nie, te kamienie są podejrzane. Za mną! 59, no kurczę. To już jest całkiem wysoko. Albo może to jakiś... nie wiem, naprawdę nie pamiętam tego. No, what ty? To was tu aż dwóch jest? Dlaczego? Jeszcze jeden? Zawróć, wojowniku. Nikt nie przejdzie, dopóki tu stoimy. Ej, skąd ty do mnie rozmawiasz? W takim razie będę musiał sprowadzić was na ziemię. Aaa, widzicie. No tak, raz, że mają wysoki poziom. Chyba wszyscy mają 79, no właśnie. Dlatego biję minimalne obrażenia. Dwa, ich jest dużo. A trzy, każdy z nich musi mieć takie leczenie, że bicie ich nie ma sensu. Za cholernie nie mam pojęcia, jak się tam przedostać. Około nich nie przejdę, to jest po prostu niewykonalne. Znam tę ziemię. Czyli będę musiał wyjść z tych jaskiń i kurczę, coś posprawdzać poza nimi. Nie wiem, czy w ogóle teraz będę w stanie wejść do tego sanktuarium. Chyba w ogóle na inną mapę jeszcze będę wchodził. Ale dobrze, dotarliśmy do sanktuarium. Niestety nie dało rady przejść. Przeklęci druidzi nie pozwolą wejść. No cóż, ale sposób jakiś się znajdzie, to na pewno. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia.